po wewnętrznej najmocniej, chociaż nie na pierwszym miejscu, Daria Panczewa. Kibicujemy biało-czerwonym, zatem Incinatus na pierwszym miejscu, to nas już nie na pierwszym miejscu, już nas, już Nerio pod Szczepanem Mazurem, ależ niewiarygodną formę, bo to już chyba nie przypadek, to nie tylko kwestia tego, kogo dosiada. 2-1-4, taką mamy czołówkę nauku. 2-1-4 to jest Nerio, Negro Chacha i Incinatus, Daria Panczewa, ale teraz to nam się zmienia na przeciwległej prostej, zidentyfikujemy chyba. Daria Panczewa w tej chwili pół kroku przed Nerio, a dokładniej Incinatus, którego dosiada Daria Panczewa. 4, 2, 6 i chyba 1. 4, 2, 6. Te trzy konie na pewno na czołowych pozycjach w połowie przeciwległej prostej, a zatem jeszcze jedna weryfikacja na drugim miejscu na pewno Nerio, na pierwszym na pewno Incinatus, a zatem jeżeli graliśmy porządek, to 2-4, 4-2 na tę chwilę, to jest ta właściwa, ale Nekius, Anton Turgajew nie powiedział ostatniego słowa, jeszcze będzie tutaj próbował cokolwiek zmienić w czasie tego, już nauku widać, jest ta przymiarka do znalezienia dobrej pozycji do finiszu, ale wciąż Daria Panczewa z numerem pierwszym, Negro Chacha, Liliana Ryznikowa-Wróblewska, a zatem kobiety teraz wskazują panom miejsce w szyku. Nie przystaje na to, tych reguł nie uznaje. Szczepan Mazur, tu zasady savoir-vivre nie obowiązują. Daria Panczewa przymyka, Nerio po wewnętrznej, ale będą mieli całą długą, 400-metrową prostą, żeby jeszcze to ewentualnie pozmieniać. Dwie kobiety walczą o pierwsze miejsce. Liliana Ryznikowa-Wróblewska i Daria Panczewa. I Szczepan Mazur, on w tej chwili traci pierwsze miejsce, a po zewnętrznej właśnie Liliana, ale to jeszcze nic pewnego. Kolejność 6, 2, 4 i chyba 7.